Siemanko, witam w czwartek. Poniedziałek nagrywałem, wtorek, środa nie nagrywałem. Tam już mamy na 5 warstw, mamy zarusztowane. Jest jeden żuczek tam z Michałem, drugi jest za mną. Docina nam tu, także przyszło dwóch młodych bardzo pomocników. Zero pojęcia o budowie. No ale jakoś tam trzeci dzień czy któryś, no coś tam może z nich będzie. My jedziemy ze szczytem, także tu jeszcze musimy teraz warstwę walnąć i musimy podnosić tu o 4 ramki się jeszcze, bo na to musi jeszcze przyjść 2 pustaki i wieniec. Także jak o ramkę pójdziemy, to może być za nisko trochę. To o ile bym poszli? 67 cm. 2 pustaki jeszcze zostaną, no trochę lepiej. 67, to tu by zostało jeszcze, nie wiem, chyba by może, trzeba będzie może tu włożyć ramkę w ramkę jedną, stanąć na tym i zobaczyć, tylko no ja jestem trochę wyższy, a nie wszyscy tacy są wysocy. No nic, muruję dalej. Konstrukcję pospawali, miałem tam iść nagrać, no muszę iść, no. Coś tam ostatnio mierzyłem, bo przechodziłem kurde koło niej i nie wziąłem kamery. Ale nie będę nic mówił, pójdziemy na dół, to coś tam parę sekund się nagra. No co ja tam mogę wam powiedzieć, no pokażę, zmierzę jakie te pasy są górne, dolne, jakie krzyżulce i wszystko. No muszę to wszystko teraz pomalować. Ale teraz to malują chłopacy od inwestora, czyli tu z obsługi kurnika. A oni teraz wypychają się znowu obornik. No i na razie nie malują. A my musimy się brać dalej. Akumulator był po prostu przeze mnie trafiony. Po prostu nie wyłączyłem tego. Jak to się mówi? Na tej stacyjki i wentylatora i się rozwali. Ale naładowany, no na razie trzyma. Tam przestawiają, trochę się przykotwiczyliśmy, bo tam też braknie z tego poziomu. Trzeba będzie jeszcze iść, pewnie tak jak jest barierka. Coś mi się wydaje. No się zobaczy, jak to wyjdzie. Na razie będzie dobrze. Dobra, idę murować. Co tam? Śniadanie. A zarobiłeś? Kurwa, śniadanie. No trzeba iść, no kurwa, no ja... Ja to chwilę w komórce nie będę siedział. To przyjechałem robić, a nie patrzeć na zegarek. A, no i jeszcze jedna rzecz. Weźcie jakieś mi kurde linka, dajcie do jakichś dobrych wiaderek, bo przecież... To się kurwa do wody nawet nie nadaje, no. No zdążył mi podać, no i chuj. Przerwało się, no fakt, że to klej kurwa jest do pełna najebane. Dziadostwo jebane. Jak się trafi, to się trafi wiaderko. Kurwa się nie trafi to. 40, 37. Już ci mówię. ...28, 27, ty tam mutniesz i jak ci zejdzie, tak będzie, kurwa, no bo... Zamówiłem ten... Noże do czego? Brzeszczo do Dualta, bo już chyba się skończył, ale chuj, niech tną na razie. Niech się kurwa nauczy ręcznie ciąć, to później... Bo weźmie tego Dualta i kurwa rozpierdoli, pęknie brzeszczo. Kurwa, tu jeszcze trzeba porządek z tymi rusztowaniami zrobić, bo... Przecież kurwa, no ja to tu wchodzę, ale przecież tu nikogo nie wpuszczę. Musi być szerzej, ale tu zaraz będziemy wyżej szli, to się... Coś będziemy myśleć, może dwa na kupę się rzuci, czy coś, żeby to... Chociaż po japońsku jako tako było. No nic, idziemy na to śniadanie, bo przecież te pomagiery to mi padną. Jeszcze tyle już jebli od rana, że... Dobra. Towarzystwo poszło na śniadanie, ja tu przyszedłem.
do tej konstrukcji. Już wam tu tłumaczę. Tu jest profil 12x6, a tu jest profil 5x5. Ale z jaką ścianką jest ten profil, to ja nie wiem, czy taką miarką to zmierzę. Ale tu jest, widzę na oko, że to jest ścianka czwórka. Nie no, tu też jest czwórka, ścianka bank. No tak ciężko taką miarą to. No także. Tak jak leży, to te 22 metry, bo to tu gdzieś będzie zakotwiczone, to kawałek jest, nie? A jak się postawi? W ogóle to wiecie, jak z tymi dachami jest po tej katastrofie w tym. W Katowicach to te dachy na tych kurnikach, to wszystko to poszło bardzo, oni zrobili większe, zaczęli robić większe kąty, bo te stare kurniki tam przed, nie wiem, 20 lat, to tam praktycznie dachu to nie było, nie? A teraz to jest masakra i dlatego to, ale nie wiem kiedy, pewnie tego nie zmienią, no bo to tam to obciążenie na śnieg, na to wszystko. Ale chyba już wszystko pospawali, bo oni tu mieli taką matrycę na tych suporkach. Ale już nie ma. Dobra, i tutaj te, jak będzie ta wiata, no to tam zacząłem murować i po prostu tam będzie wieniec, wypuści się przez deski ten druty, no i później to się zwieńczy pod kątem, to nie wiadomo co oni tam, jak to dokładnie wyjdzie, więc lepiej to tak zostawić. Zresztą tak zawsze robimy i to raza dwa to też mi pasuje, bo tu odpadły dwa słupki rusztowań, 24 ramki, to akurat tam w środku, co ten szczyt murujemy, to się podniesiemy. Dobra, idę na śniadanie, później będziemy walczyć dalej z tym wszystkim. Idę sobie na śniadanie, patrzę otwarte, też jest ładny, nie? Też jest odległość. Tam ładowarka jeździ. No i chłopaków widać, a w kamerze ich prawie nie widać. No trochę tu jeszcze się nawypychają. Trochę ten sprzęt pizdę dostaje. Po śniadanku, tam gdzie panowie kończą już to przekładanie o poziom wyżej. Tu miało być 6 warstw, ale stwierdziliśmy, że no, że nie będzie, bo by mnie, no po prostu by mnie dosięgli, nie? Dosięgnęli, czy jakoś tam to się mówi. Tam już szczyt jest, logistyk tam kończy, no i trzeba podnosić do góry. Ale tu mam trochę kleju i biorę się i jeszcze tu mogę sobie teraz już murarzyć. Muszę wystawić, a trochę będzie najwyżej. No nie, na świeżo nie będzie się za tutaj sznurka zaciągać. Trzeba zebrać na razie, bo zaraz wyschnie. To na to to lepiej nie patrzeć w ogóle. O! Tu by chciało jeszcze na zewnątrz, a tu już. Co tu chodzi? Więc muszę postawić jeszcze z jednego, to wtedy. Czy coś, nie wiem. A wiem, że przyjdą tynkarze, spacą i wszystko wytracą, a przy tych odległościach to później nie wiadomo, do czego tą poziomnicę dołożyć, jak się zacznie pierdolić, bo to przejedziesz ze dwie warstwy, raz zawieje w jedną, raz zawieje w drugą. To naprawdę trzeba mieć na to
cierpliwość. Dobra, tu tak. To nie jest ściana. To cały czas tam. Ja bym to tak zostawił. Tu bym troszkę wciągnął. Jest! Jest! Tak, panowie, na takiej hali tak trzeba na kompromisy iść z pustakami, bo tak to no nie wyjdziesz. Niech się wypowie ktoś, kto też takie dłuższe ściany stawiał, to tak idealnie mu wychodziło. Albo inwestor, który na przykład ogląda, bo wiem, że też niektórzy oglądają. Ktoś tam trochę siedzi w tych YouTubach i patrzy się na jak to się buduje. To tak samo patrzą ci od hal, co ci co chcą stawiać domy. No wiadomo, tej hali to wątpię, żeby samemu ją postawił, ale no mają jakieś porównanie obrazowo, jak to jest tu. I też mi się pytają, no, czy kupywać cegłę w tym roku, czy to chyba z tego, no nie, to nie poroterm, ale jakaś tam cegła ceramiczna, ceramika, i czy kupować, czy czekać. No kurde, co, jakaś piroski. Dobra, trzeba go przygnieść po prostu pustakiem ten drut. Tyle. Dzisiaj tę ścianę zaczniemy. Piątek, jutro bym skończyli, teraz 5 warstw. Ale to mi się wydaje, że to się już naklei, to troszkę inaczej to trzyma niż ta pierwsza na zaprawę. No nie powinno się tu wydarzyć nic. Stawiać, to będę musiał mieć klej, a te pustaki to bym mógł stąd w sumie wziąć. A no, odnośnie tego materiału, ten inwestor, czy kupować, czy stanieje, czy zdrożeje. A skąd ja mam to wiedzieć? Ja nie siedzę w tym, także no, bo dzisiaj tam miałem komentarz, nie, dzisiaj go przeczytałem, a z kiedy był, to nie wiem, że no, że ludzi szuka 2 miesiące, ogłoszenie wisi. Ktoś tam zadzwonił, ktoś tam, coś tam, tam. Ktoś tam miał być, nie był, no to tak standardowo. No i mówi, że do końca roku ma, na razie nic, na przyszły rok już mu się tam nie kroi, ale spokojnie. To nie jest tak, nie wiadomo, że codziennie teraz nikt nie będzie dzwonił o robotę, ale ja dzisiaj miałem na już, miałem telefon na już, żeby stawiać ten silos na kiszonkę, żel betowy. Panie, kiedy? No na już, na wczoraj. Nie, no mówię, nie. Stawiam halę 90, mówię, jaki wymiar. I mówię, jestem w ciemnej dupie. Aha, rozumiem, dobra. Dobrze, mówi, że dobrze, że mi nie obiecywałeś. I będę dzwonił do ciebie. Ty nie wiesz, że odbierał telefonu, no bo po co to tak sobie życie utrudniać. O, jaka ciuchcia ładna jedzie. To odmówiłem. W ogóle tak na przyszły rok to całe to, co stawiamy, jest do tynkowania na zewnątrz, nie? Ja nawet jak nie będę miał zleceń, domków, to ja tu tam się utrzymam, tu o tych, co te hale kurwa, gdzie to dał mnie kładziesz? U tych, co te hale stawiałem, to się utrzymam, bo ten CETO, tamten CETO to takie troszkę już bardziej wykończeniówka, nieraz przeróbka. Tych przeróbek to ja na razie uciekam, ale jak nie będzie roboty, to może nie będę robił w 5, czy tam, bo będę robił we 3 czy coś. Ale będę robił. To wszystko zależy od chęci. No za coś trzeba żyć.
żyć, czy ta chałupa. Jest do skończenia. O, dzisiaj mi podłączyli gaz w sensie, no przyłączę, no bo tam w sumie to dwa są, bo do kuchni i do czego? Do kotłowni. Także teraz trzeba myśleć coś o piecu w środku, żeby to no żeby w środku zimą robić, bo ja na razie to po robocie to ja nie mam siły, żeby tam iść. Jeszcze wiosną to mi się chciało, a teraz to już mi się nie chce tam iść. I po prostu jak wiadomo, w zimę zawsze tam coś będzie, że mróz czy coś, nie będzie tej roboty. Więc będziemy, żeby tam było ciepło, to będziemy robić. A na razie wszystko stoi. Parę minut po 14, nie, parę minut przed 15 powiedział, tu już mamy ogarnięte pod wieniec. Tu się bierzemy się ostatnie 5 wiarc na tej ścianie. Co wam tu powiem, no będzie trzeba pewnie się podnieść albo tu najlepiej i tu zrobić barierkę, a tu metrowe wstawić. To będziemy na tym poziomie, tak jak te dechy, to do szalowania wieńca będzie luks. Ale braknie mi leżni. Zamówiłem, kurde, to co będzie brakować. No bo z czego to zrobisz, no? Warszawy też już nie ma, a na 3 razy, no. Ja wiem, że 6 koła to piechotą nie chodzi, kurde, ale tylko cicho, nic mojej tej pani majstrowej nic nie mówcie, bo kobici na mnie za. To znaczy, może mi nic nie zrobi, może mi nic nie powie, ale swoje kurwa myśli, że nigdy kurwa nie przestaniesz inwestować w tą firmę. Samochód byś sobie kupił, a nie starym gównym jeździsz, a kurwa rusztowań kurwa za 50 tysięcy kurwa. No ale no, samochód na mnie nie zarobi, każdy kto w tym robi to wie. Kamil, jakąś, a dobra, mam połówkę, może być i taka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Może być tu. Dobra. No. Młodzież tam roznosi pustaki. Ach, ta dzisiejsza młodzież, wam powiem. No oni powiedzieli, że niczym się nie różni od tamtej młodzieży. Niczym się nie różni? No może i nie. Może człowiek nie pamięta, jak był młody i zajebany w akcji. No. Może i mają rację chłopaki. Powiedziałem, żeby nie kładł tak, żeby nie odpychały tylko do kobiet, że ja na to położę, jak kładę. Tak? Normalnie i tak. Tak, no przecież oni są mądrzejsze. Tu jest trochę większa, ja chodzę i szukam. Teraz będziemy się cofać. O, tak. A, no i ktoś mi tam pisał ostatnio, że co mi pisali, że maszynkę do tego, do kładzenia kleju, żebym sobie zrobił. Nie opłaci wam się, powiem tutaj, bo ja co 3 metry muszę przeskakiwać i przy takim słońcu to wiecie co to z tą maszynką się dzieje, że to wszystko zarośnie zaraz. Ja tam grzebień, kurde, i poszedł do sznura i do piona i robota spierdolona. Się nie pierdolę tam. Wynalazki, już tych wynalazków. Wynalazki to nieraz to tylko się fajnie ogląda się na tym. Na internecie. Bazał na tamtego. Tnie na świeżo postawionym murze. No i kurwa. Baro, przejebie sznurek i będziemy kurwa lotać pół godziny, żeby go spętać. 16:30. Kurwa, teraz tak, tu docinka, on jeszcze mu nie dociął. 56:34. Chuj.
chuj się jutro wstawi. Tam jest widzio lukę, widzisz? To tam go położę. Jaj luka, paj luka. No nie dojedziemy dzisiaj do końca, no. Ale dobrze. Najważniejsze, że jest dużo przygotowane. No i w tym tygodniu, no może w przyszłym by się chlap łowieniec przeniosło. Co? Ty, a jest urobiony, jest pół do. No urobił, bo chodzi. Aha. Klej na górę! No ja tam mam troszkę, kurde, mam i inaczej nie będzie. Nie dużo, ale... Nie! Ja czekam cały czas na... Tak. Też ostatnio miałem fajny komentarz. Co to było? Że kurnik pobudowali. A tam na środku błąd w tyczeniu 10 cm. 10 cm. Nie wiem czy do środka, no bo tak jak był kurnik. O. Tu była ława i linię wtyczali. Ława drutowa. No że nie wiem, albo tak wyszło. Albo tak. No. Na 100 metrach ta dycha, to pewnie tego nie było widać. A ja też kiedyś słyszałem takie coś, że były ławy napite drutowe, tu była oś czy coś tam, czy linia zewnętrzna muru. A gościu, a ktoś dał pod deską ten sznurek, nie? I też kurwa było o ileś tam poziom. Ale co się dziwić, ja też przecież, kto był na starym kanale, to pamięta. Jak majster kurwa na 20, na 19 metrach o 24 cm się. I się walłem, no. Także no nie ma co się z tego śmiać. Nauczka całe życie. Po prostu było tak nisko poziom z jednej strony, że znanieśli to o warstwę wyżej. No, chyba nie, bo ja mam pół. Najwyżej od ciebie wezmę, wyrobimy to i to będzie finito. Jutro od rana jest plan, żeby... Jutro od rana jest plan, żeby... Ten... Musimy tu przywieźć wszystkie te belki z wieńca. Zobaczyć ile tego jest, policzyć i trzeba to... Bo to pewno braknie tego co było. I trzeba kręcić nadproże, podciągi, już można tam coś... No jest tej wiary, teraz to można tutaj różne takie... rzeczy podganiać. Dobra, i mamy już Kamil następną docinkę. O, pasuje, to już jest dobrze. To teraz 30 34. No, lepiej jestem zajebany niż młody, bo docinka 56, ja ją kładę klej w miejscu 34, a ta 34 to będzie za pół godziny na fajerant. Prawie dojechaliśmy do końca, zostały trochę docinek. Docinający nam trochę osłab. Znaczy, mu się nie dziwię. No ale dobra, zobaczymy co będzie dalej.
Także w tym odcinku to by było wszystko. Na razie.